Lekcja pod tytułem Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Z poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, co to są liczby złożone i liczby pierwsze. I teraz okazuje się, że każdą liczbę złożoną, każda liczba złożona, może być przedstawiona w postaci iloczynu, czyli mnożenia pewnej ilości liczb pierwszych. Czyli każdą liczbę złożoną można, da się przedstawić w takiej postaci. Jakaś tam liczba pierwsza, razy jakaś tam liczba pierwsza, razy jakaś tam liczba pierwsza i tak dalej. Ile tych liczb pierwszych, no to już zależy od tego, z jaką liczbą złożoną mamy do czynienia. I tego rodzaju iloczyn właśnie nazywamy rozkładem na czynniki pierwsze. Do czego on nam będzie służył? A to się okaże pod koniec lekcji. Najpierw musimy się tego nauczyć. A to się przyda, zobaczysz, obiecuję. Więc jak mamy do czynienia z liczbą złożoną, to musimy umieć ją przedstawić w postaci mnożenia, czyli inaczej iloczynu, liczb pierwszych. Jak to zrobić? No weźmy sobie jakąś taką liczbę, na przykład 50. To jest liczba złożona bez wątpienia, bo ma więcej dzielników niż 2, no bo można ją podzielić przez 1, przez 2, przez 5, przez 10, przez 50, więc na pewno jest to liczba złożona. No i teraz pytanie. Przez jakie liczby pierwsze ją pomnożyć, żeby... Przez jakie liczby pierwsze tutaj pomnożyć, żeby dostać dokładnie 50? O, tutaj wypisałem kilka pierwszych liczb. Pierwszych, ale to ładnie zabrzmiało. Początkowe liczby pierwsze. O, tak lepiej to zabrzmi. Które z nich? No, można zacząć od zgadywanki, prawda? Ale jest na to metoda, która zadziała zawsze. Metoda ta wygląda następująco. Ja sobie te liczby pierwsze, o, ustawię tutaj. Tą naszą troszeczkę przesunę niżej i zacznę jej rozkład. Czyli rozkład tej liczby na czynniki pierwsze. Jak to robimy? Piszemy sobie tą liczbę nieszczęsną. Obok tej liczby rysujemy sobie pionową kreskę i zaczynamy rozkład. W jaki sposób? Patrzymy na tą liczbę i zastanawiamy się, przez którą z liczb pierwszych da się podzielić nasze 50? Przez 2 się podzieli? Podzieli, no to dzielimy. Obojętnie przez którą wybierzesz na początku, bo możesz powiedzieć zaraz, przez 5 się też podzieli. 50, dlaczego pan nie bierze piątki? Gwarantuję, że ta piątka też się tu pojawi. Będzie w użyciu. Kolejność wyboru, czy na początku wybierzemy dzielenie przez 2, czy przez 5, nie ma znaczenia. No to dzielę najpierw przez 2. Zapisuję sobie tutaj tą liczbę pierwszą, przez którą dzielę, czyli... Wybrałem na początku 2 i teraz w następnym wierszu dokonuję tego dzielenia. Bo skoro wybrałem, no to dzielę. Podzielmy. 50 podzielić na 2 równa się ile? 25. Super. No to teraz się zastanawiam nad 25. Przez którą z liczb pierwszych da się podzielić 25? A no właśnie przez 5. Teraz już się ta piątka pojawiła. No... Zapisałem tą piątkę, no to w następnym wierszu dzielę. To nasze 25. 25 podzielić na 5, ile się równa? 5. Super. No to teraz się nad piątką zastanawiam, nad tym wynikiem. Przez którą z liczb pierwszych da się podzielić piątkę? Znowu przez 5. No to zapisuję i znów dzielę. 5 podzielić na 5 równa się 1. Na tym stop. Jak dostaniemy jedynkę, a zawsze ją na końcu dostaniemy, to stajemy, już dalej się nie zastanawiamy. I te liczby pierwsze, które zostały tutaj wypisane, to są zwycięzcy. To właśnie są te liczby pierwsze, które wezmą udział w mnożeniu. Wypisujemy je. Dwójka razy piątka razy piątka. To jest właśnie ten rozkład. Ten tutaj. Sprawdźmy, czy aby na pewno. 2 razy 5. To 10 razy 5, 50. Hura, udało się. Dostaliśmy rozkład 50 na iloczyn liczb pierwszych. Mała taka uwaga techniczna przy okazji. Jeszcze raz ten rozkład przepiszę. 2 razy 5 razy 5. Czy można go bardziej elegancko napisać? Można. Co ci to przypomina 5 razy 5?
2 razy 5 do potęgi drugiej. Można i tak zapisać. Niektórzy mówią, że to jest bardziej elegancki zapis. Ale oba są jednoznaczne, są takie same. Czy w ten sposób ostatecznie zapiszesz wynik do zeszytu, czy w ten, oba są równie dobre. No a teraz poćwiczmy sobie jeszcze na dwóch innych liczbach takie rozkłady, żeby to utrwalić. Proszę bardzo. Rozłożymy sobie liczbę 54, a później liczbę 90. Wypisałem tutaj liczby pierwsze, bo dobrze je mieć przed oczami. Wręcz w klasie powinna wisieć taka tablica z liczbami pierwszymi. Ich jest nieskończenie wiele. Te tablice można ściągnąć z internetu, wydrukować i są takie ogromniaste, bardzo fajne, bo najpierw są ogromne te liczby wypisane, a później w tle takie maciupcie. Uczniowie czasami się zabawiają i liczą je. Na jednej takiej tablicy kilkaset tysięcy ich się mieści. No ale przynajmniej te początkowe warto sobie wypisać, bo szczerze mówiąc więcej nie potrzeba niż tutaj ja dałem. Zazwyczaj więcej nie potrzeba. Mamy je pod oczami, przed oczami i zaczynamy nasz rozkład. Liczbę 54 teraz będziemy rozkładali. No to do boju. Rozkładamy ją. 54. Przez którą z liczb pierwszych da się podzielić? No przez 2 na pewno. No to dzielimy przez 2. Wpisujemy tą dwójkę i dzielimy. 54 podzielić na 2 to będzie ile? 27. No to teraz 27. Przez którą z liczb pierwszych da się podzielić? Przez 3. Wpisujemy trójkę i dzielimy. 27 podzielić na 3 to jest ile? 9. No to teraz 9. Przez którą z liczb pierwszych da się podzielić z tych tutaj? Znowu przez 3. No to wpisujemy trójkę i dzielimy. 9 podzielić na 3 równa się 3. Ekstra. To teraz to 3. Przez którą z liczb pierwszych damy radę podzielić? No znowu przez 3. Dzielimy. 3 podzielić na 3 równa się 1. Aha, stop. To jest nasza pula liczb pierwszych. No to wpisujemy je. 2 razy 3 razy 3 razy 3. A jakby kto wolał, to 2 razy 3 do której potęgi? Raz, dwa, trzy, czyli do trzeciej. Rozłożyliśmy sobie nasze 54. No to teraz rozłóżmy sobie 90. Wpisuję 90. Rysuję szanowną krechę pionową. O, jest. I rozkładamy. 90. Przez którą z tych liczb pierwszych da się podzielić? No jest, 90 jest parzyste, więc na pewno przez 2. No to dzielimy przez 2. 90 podzielić na 2 to ile będzie? 45. Super. Przez którą z tych liczb teraz damy radę podzielić 45? No przez trójkę się podzieli, przez piątkę. No to weźmy mniejszą, przez trójkę. Piątka gwarantuje, pojawi się tutaj. Ona nie zniknie. Będzie gdzieś tutaj w tej puli. Jak ma wejść piątka do puli, to wejdzie. Dzielimy. 45 podzielić na 3 się równa 15. 15 przez którą z tych liczb podzielimy? No znów przez 3. 15 podzielić na 3 równa się 5. No i teraz piątkę przez którą z tych liczb podzielimy? No właśnie przez 5, które czekało. Z utęsknieniem. 5 podzielić na 5 równa się 1. Stop. A więc to jest nasza pula liczb pierwszych, które mnożymy. 2 razy 3 razy 3 razy 5. Inaczej jak można by to zapisać? 2 razy 3 do potęgi drugiej razy 5. I rozkład się udał. Umiemy już rozkładać. W takim razie na czynniki pierwsze. Dowolną liczbę złożoną. Do czego to wykorzystamy? A no właśnie, zgodnie z obiecanką pokazuję, do czego to można wykorzystać. Mianowicie, jak mamy rozkłady, znamy, już umiemy policzyć rozkłady dwóch liczb, to będziemy także umieli łatwo obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność i największy wspólny dzielnik. Pokażę Ci jak. Na początku największa wspólna wielokrotność. No, najpierw trzeba było rozłożyć. Czyli najpierw jak mamy parę liczb, dla której tą największą wspólną wielokrotność trzeba policzyć, no to trzeba było dokonać tego, co myśmy tu zrobili, czyli rozkładu na czynniki pierwsze. Myśmy to już rozłożyli.
Wpisujemy sobie te rozkłady, ja je ściągnę z poprzedniej strony. 54 się rozkładało na 2 razy 3 razy 3 razy 3, a 90 rozkładało się na 2 razy 3 razy 3 razy 5. I jak teraz postępujemy, żeby wypisać tą najmniejszą wspólną wielokrotność? Bierzemy pierwszy z rozkładów, przypadkowo ten jest pierwszy, mówiąc szczerze, obojętne, który będzie pierwszy, i przepisujemy cały ten rozkład. Czyli przepisuję. Już go tu mam. A teraz patrzymy do drugiego rozkładu, po kolei na każdą cyfrę i skreślamy tą cyfrę, która już wystąpiła w tym górnym rozkładzie. Dwójka wystąpiła? Wystąpiła. To mnie nie interesuje. Pierwsza trójka wystąpiła? Wystąpiła. To mnie nie interesuje. Druga trójka wystąpiła? O, tu jest druga trójka. Tu była pierwsza, tu druga. Też wystąpiła. To mnie nie interesuje. Piątka wystąpiła? Nie. No to ją tutaj dopisuję. I koniec. Niespodzianka. Jak wykonamy teraz mnożenie 2 razy 3 razy 3 razy 3 razy 5, ja to już wykonałem i to się równa dokładnie 270, to jest właśnie najmniejsza wspólna wielokrotność tej pary liczb. 270. Moim zdaniem proste. Pod warunkiem, że umie się przedtem dokonać tego rozkładu na czynniki pierwsze. No jest tu sporo roboty, prawda? Jeden rozkład trzeba policzyć, drugi rozkład trzeba policzyć, a później jak już je wypiszę, przepisuję pierwsze, a z drugiego tylko to, czego nie ma w tym pierwszym. Mnożę i mam najmniejszą wspólną wielokrotność. Podobnie jest z największym wspólnym dzielnikiem. Też najpierw wypisuję oba rozkłady, wypiszę je, bo przecież są gotowe. W normalnej sytuacji to trzeba je najpierw policzyć, ja wiem, to bolesne, prawda? Wypisujemy i teraz zaznaczamy w obu tych rozkładach te liczby, które występują w nich obu. Tu występuje dwójka i tu występuje dwójka. No to ją przepisuję. Występuje trójka? Występuje trójka. No to ją przepisuję. Druga trójka też występuje w obu. No to ją przepisuję. Trzecia trójka tu nie występuje, ani piątka u góry nie występuje, więc one nie biorą udziału w zabawie. No i teraz liczę. 2 razy 3 to jest 6, razy 3 18. I to jest mój wynik. To jest największy wspólny dzielnik, 18. Też się przydaje, jak widzisz, do NWD znajomość, umiejętność rozkładu na czynniki pierwsze. Ta metoda i ta metoda, to można powiedzieć, już jest wyższa szkoła jazdy, jak na piątoklasistę. Ale warto jej się nauczyć, bo zadania takie premiowane na szóstkę czasami właśnie tego typu poleceń wymagają. Sporo nauki, ale opłacalna.